Już. Tak? Tak. Witamy Państwa. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry. Dzisiaj jest Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku. Czas wielkiej zarazy, pandemii światowej, a może jakaś forma trzeciej wojny światowej. W tym roku święta Wielkiej Nocy obchodzimy inaczej niż to było dotychczas, inaczej jak pamiętamy. Będziemy do tego nawiązywać jak było, mówić o tym też jak jest, a wskażemy też teraz Państwu źródła, z których będziemy korzystali. Małgosiu, to zaczynamy. Tak? Tak. No to zaczynamy. Ten Wielki Tydzień. W chrześcijaństwie uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne. Wielki Tydzień, który w tradycji chrześcijańskiej pojawił się dopiero w IV wieku, rozpoczyna Niedziela Palmowa, a kończą nieszpory Wielkiej Niedzieli, zamykające Triduum Paschalne. Szczególne odłamy chrześcijaństwa wykształciły własną bogatą obrzędowość związaną z okresem Wielkiego Tygodnia. Również w tradycji ludowej i regionalnej Wielki Tydzień zachował wiele zwyczajów. Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami w sposób szczególny poświęconymi pojednaniu. Był to też czas wielkich porządków, przeozdabiania domów, które jednak należało zakończyć najpóźniej we wtorek. W tradycji katolickiej Wielki Czwartek milkną dzwony, które zastępuje teraz klekotanie kołatek. Proszę Państwa, zanim Małgosia będzie kontynuowała, ja powiem Państwu, poproszę Małgosię, żeby mnie zastąpiła przy kamerze na chwilkę, a ja powiem Państwu i pokażę źródła, z jakich będziemy korzystali. Jesteśmy przed naszym domowym kościołem. Jesteśmy przed naszym domowym kościołem. Towarzyszą nam Rufus i Reksio. Proszę Państwa, więc źródłem, z którego czerpiemy naszą wiedzę, to jest oczywiście nasze doświadczenie z rodzin, jak obchodzono święta u mnie, u Małgosi, u nas. Następnie oczywiście takim najważniejszym źródłem to jest Biblia, do której powinniśmy zaglądać najlepiej codziennie. Mam Biblię tysiąclecia. Pogłębić wiedzę o Wielkim Tygodniu możemy także korzystając z wydanego przez katechizmu Kościoła katolickiego. Tak? Ja, proszę Państwa, oprócz tego sięgnąłem jeszcze w tym roku, tak jak zawsze, do rytuału rodzinnego księdza Józefa Wysockiego, aby rodzina była bardziej kościołem, ma podtytuł. I proszę Państwa, to jest taki rytuał, który ukazał się, ja mam akurat wydanie z 1985 roku, to było wydanie w okresie stanu wojennego jeszcze, czy już tuż po stanie wojennym. Niektóre strony są niezadrukowane, tak, ale jest to dla mnie cenne pamiątkowe wydawnictwo. Następnie kolejnym źródłem to jest rytuał domowy Rok Rodziny Katolickiej, wydany przez włocławskie wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników. I tutaj, proszę Państwa, jest też mój udział i obecny, i jest tutaj zamieszczone moje nazwisko, albowiem dokonałem takiej ostatecznej adjustacji tego cennego wydawnictwa, które powinno być w każdym katolickim domu. Tak. I tutaj od razu, jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze nawiążę do kolejnego wydawnictwa, też tego samego wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników we Włocławku.
a mianowicie rok polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu. Rok polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu. Proszę Państwa, troszkę przerwałem Małgosi, ale myślę, że mi to wybaczycie. Poproszę Cię, Małgosiu, o zbliżenie. Z tego wydawnictwa rok domowy, rok rodziny katolickiej. O, proszę bardzo, mamy tutaj o Wielkim Czwartku. Przeczytam fragment, a potem poproszę cytat z Ewangelii świętego Marka. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Dobrze? Dziękuję bardzo. Małgosiu, poproszę Ciebie o kontynuowanie teraz. A ja zastąpię Cię przy kamerze. Tak. Tak. Może tak, w ten sposób. Dobrze? Dobrze. Tak. W tradycji katolickiej Wielki Czwartek milkną dzwony, które zastępuje teraz klekotanie kołatek, a po mszy wieczerzy pańskiej następuje obnażenie ołtarza. Najważniejszym okresem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne. Obejmuje ono czas od wieczornej mszy w Wielki Czwartek i trwa do nieszporów w niedzielę Zmartwychwstania. W kościołach ewangelickich nie śpiewa się wesołych pieśni od Wielkiego Czwartku. Odprawianych jest kilka nabożeństw pasyjnych. W Wielki Piątek ołtarz nakryty jest czarnym płótnem. Tak, może dodam, że jeszcze Wielki Czwartek to jest czas, w którym wspominamy ostatnią wieczerzę, którą spożył Jezus Chrystus ze swoimi uczniami w Wieczerniku. W Wieczerniku Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Dwa bardzo ważne sakramenty. Ostatnia wieczerza odbyła się w pierwszym dniu Przaśników, kiedy Izraelici rozpoczynali obchody święta Paschy na pamiątkę pospiesznego wyjścia z Egiptu. Przez wszystkie pokolenia Żydzi przygotowali ucztę paschalną, podczas której spożywali paschalnego baranka. Podczas ostatniej wieczerzy Chrystus całkowicie zmienił sens uczty paschalnej. On, Syn Boży, stał się barankiem paschalnym, stał się ofiarą, by wszystkich ludzi ochronić od śmierci wiecznej. W tym roku Wielki Czwartek przypada 9 kwietnia, jest to święto ruchome. W kalendarzu chrześcijańskim przypada 3 dni przed Wielkanocą. Wieczorem rozpoczyna się święte Triduum Paschalne, jego pierwszy dzień, który trwa do wieczora Wielkiego Piątku. Obchodzone przez różne wyznania chrześcijańskie na pamiątkę ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Może wypaść pomiędzy 19 marca a 22 kwietnia. Wielki Czwartek w Kościele rzymskokatolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. W kościołach katedralnych odprawiana jest wtedy uroczysta msza sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego wraz z prezbiterami. Nazywana jest ona mszą krzyżma, ponieważ podczas niej poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W trakcie tej mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. W kościołach parafialnych odprawiana jest tylko jedna uroczysta msza wieczorem, msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Stu. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że w tradycji ludowej Wielki Czwartek był nazwany, piękna nazwa, Cierniowy. Otóż, jak pisze Zygmunt Gloger,
gromada chłopców przybierała się za żołnierzy i zrobiwszy sobie Judasza ze słomy, przebranego w szaty czarne, podarte, trzymającego w ręku kaletę napełnioną szkłem, tłuczonym dla brzęku monet, szła do kościoła na cmentarną jucznię, Judasza z sobą niosąc. W kościele pod chórem wśród ludzi stali uszykowani jak wojsko. Pod przywództwem jednego. Po skończonej juczni na cmentarzu chłostano Judasza kijami i siekano go drewnianymi pałaszami wśród wrzawy i śmiechu zebranych. Potem, włożywszy go na taczkę, wieziono na plebanię i do dworu, gdzie powtarzano to samo widowisko. Ze dworu udawano się z Judaszem do gospody, a wreszcie albo topiono go w rzece czy stawie, albo mu się ściemniło, palono na wzgórzu za wioską. Dawniej dziewczęta wierzyły, że wejście do rzeki, potoku czy jeziora w Wielki Czwartek i umycie się wodą doda licom uroku i gładkości. Biegły później do domu, by spojrzeć w lustro, czy znikły krosty i biegi. Wierzono także, że w tym dniu przychodzi odwiedzić znajome kąty, przychodzą odwiedzić znajome kąty ubożęta. Małe duszki opiekujące się chatą i obejściem. Zostawiano im okruchy chleba, starano się nie palić piecu chlebowym, by im nie zrobić krzywdy. Jeśli ktoś musiał napalić piecu, przygotowując wypieki na święta, musiał później dać nam mszę świętą i już w ciągu całego roku, w dni czwartkowe, wystrzegać się pieczenia chleba. Na rozstaju dróg palono ogniska dla ziemniętych dusz. Jako drewno na podpałkę służyły stare, zmurszałe krzyże przydrożne, ale tylko wtedy, gdy postawiono na tym miejscu nowy krzyż. Wieczorem cała rodzina gromadziła się na wspólną wieczerzę, którą rozpoczynano modlitwą, wierząc, że Chrystus szczególnie w tę noc jest opuszczony przez wszystkich, że potrzebuje miłujących go serc. O atmosferze Wielkiego Czwartku pisał Władysław Syrokomla. Małgosiu, poproszę cię teraz o przeczytanie tego pięknego wiersza. Wielki Czwartek Rzesza cała do ciemnicy wiedzie Chrysta. Dzwony zmilkły, a nastała jakaś cisza poczysta. Nastał jakiś popłoch trwożny, zapłakane wszystkie oczy i żal święty, żal pobożny, chrześcijańskie serce toczy. A wieczorem przy wieczerzy nie o ziemskim myślą chlebie, lecz najświęciej każdy wierzy, że Chrystusa ma u siebie. Przenieś mnie pamięci w te niedawne jeszcze lata, jak to pałac, jak to chata, dziś wieczerze pańską święci. Jak w szlacheckim cichym dworze z tej wieczerzy wszyscy raci, gdy wieczorne błysną zorze, pan czeladkę swą gromadzi i zwoływa drobne dziadki, gdzie wieczerza już nakryta i dla drobnej swej czeladki Ewangelię świętą czyta. Myślę, że tym cytatem zakończymy nasze rozważania, nasze przypomnienie, jak obchodzono dawniej Wielki Czwartek i warto, żeby każdy z nas w tym momencie wspomniał te Wielkie Czwartki, które najbardziej zapisały się w jego pamięci. Znajdźmy na to chwilę czasu, jak widzicie, tutaj mamy pomocników, to jest Rufus właśnie przy Małgosiu i Reksie, który podszedł do mnie.
Tak. To koniec naszej audycji poświęconej obchodom Wielkiego Czwartku. I zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka naszego vloga. Małgosiu, zaprosisz jeszcze raz i poprosisz... Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka vloga. Mirosław Antoni Blazik komentuje. Dziękujemy bardzo. Czyli trzeba przeżyć kwadrans z magiem, albo mówiąc krótko, mag kwadrans. Dziękujemy bardzo, szczęść Boże i do zobaczenia.